Jeżeli długości dwóch boków trójkąta wynoszą 3,6 metrów, to długość trzeciego boku, będąca liczbą całkowitą, może wynosić, no właśnie, ile? Wypiszmy bok 3, 6 i tutaj weźmy z podpunktu A czwórkę, następnie weźmy 3, 6 i z podpunktu A wypiszmy piątkę. Przypominam, że aby powstał trójkąt, to dwa boki zawsze muszą być większe od trzeciego. W tym wypadku 3 i 6, czyli 3 plus 6, musi być większe od czwórki. Ok, 6 plus 4 musi być większe od trójki. Jest dobrze. I 3 plus 4 musi być większe od szóstki. Też jest ok. No i tutaj sprawdzamy, czy te dwa boki są większe od piątki? Tak. Czy te dwa boki są większe od trójki? Tak. Czy te dwa boki są większe od szóstki? Również jest to zdanie prawdziwe, więc w podpunkcie A piszemy tak. Tutaj w podpunkcie B mamy dodatkowo jeszcze liczbę 6, więc sprawdźmy sobie, jeżeli trzeci bok będzie szóstką. Czy 3 i 6 jest większe od 6? Tak. Czy 6 i 6 jest większe od trójki? Jest. Czy 3 i 6 jest większe od tej szóstki? Tak. Więc tutaj również możemy napisać, że z tych boków można zbudować trójkąt. No i widzimy, przechodząc do podpunktu C, że czwórkę, piątkę i szóstkę mamy już sprawdzoną. Jeszcze musimy sprawdzić trzy przypadki dla siódemki, ósemki i dziewiątki. Więc weźmy sobie 7, 3 i 6. No i teraz 3 i 6, czy jest większe od siódemki? Tak. 6 i 7 jest większe od trójki? Jest. Czy 3 i 7 jest większe od szóstki? Jest. Czyli siódemka jest ok. Zróbmy jeszcze dla trzeciego boku równego 8 metrów. Czy te dwa boki są większe od ósemki? Tak. Czy te dwa boki są większe od trójki? Są. Czy 3 i 8 są większe od szóstki? Tak. No i sprawdźmy ostatni bok. 3 plus 6, czy jest większe od dziewiątki? Nie. Tutaj przekreślimy, ponieważ 3 plus 6 jest właśnie równe 9, nie jest większe od 9. Czyli tutaj ta dziewiątka nie może być trzecim bokiem takiego trójkąta. Dlatego odpowiedź tutaj napiszemy nie.